Szanowni Państwo, Panie i Panowie oficerowie, bo myślę, że tak już będzie można do Was się zwrócić. Witam Państwa na uroczystości wręczenia patentów oficerskich. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest miło, że właśnie w tym miejscu możemy uhonorować zebranych tutaj i odbywających ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, mianowanych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej na stopień podporucznika, wręczenie patentów oficerskich. Dzisiejsza uroczystość to nasze wspólne święto. To również szczególny dzień dla Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, gdyż dzisiejsze wręczenie patentów oficerskich odbywa się w tym miejscu pierwszy raz od 18 lat, od czasu ostatniej promocji oficerskiej, jaka odbyła się w Zegrzu w roku rozwiązania ówczesnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 134 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 76 Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienieni mianowani zostają na stopień podporucznika szeregowy podchorąży rezerwy Antkiewicz Paweł. Uchwalę ojczyzny. Szeregowy podchorąży rezerwy Banasiuk Krzysztof. Kapral podchorąży rezerwy Bizoń Szymon. Mat podchorąży rezerwy Bogdański Sebastian. Szeregowy podchorąży rezerwy Brzezińska Justyna. Szeregowy podchorąży rezerwy Chyra Paweł. Starszy szeregowy podchorąży rezerwy Dębowek Sławomir. Szeregowy podchorąży rezerwy Dudziak Monika. Szeregowy podchorąży rezerwy Gabryś Waldemar. Plutonowy podchorąży rezerwy Garliński Rafał. Kapral podchorąży rezerwy Grzegorczyk Mariusz. Kapral podchorąży rezerwy Gottfried Violetta. Starszy kapral podchorąży rezerwy Hasiński Rafał. Szeregowy podchorąży rezerwy Iwański Dariusz. To, co dzisiaj tutaj rozpoczęliśmy, ten proces, bo dzisiaj dostaliście patenty, jutro zakończy się ta procedura, że tak powiem, już pełnokrwistości waszych oficerskich pozycji na placu, kiedy to poczujecie to uderzenie szablą w ramię, kiedy będzie prezydent z wami, to się zakończy. I ta inwestycja w was, ta wasza gotowość, wasza chęć, wasza wola służenia dla wojska, służenia dla Polski jest w tym wszystkim najważniejsza. Dlatego dziękuję wam, gratuluję i do zobaczenia jutro na placu Piłsudskiego. Dziękuję bardzo. Dzisiejsza uroczystość jest dana zapowiedzią ważnego wydarzenia. Jakie jest dla żołnierza mianowanie na pierwszy stopień oficerski? Ukończone przez nas szkolenie pozwoliło nam na poznanie i zgłębienie tajników rzemiosła oficerskiego. W imieniu obecnych tu żołnierzy rezerwy dziękuję kadrze dydaktycznej i dowódcom za ogromny trud i poświęcenie włożone w przygotowanie nas do trudnej i wymagającej roli żołnierza Wojska Polskiego. Panie ministrze, zapewniamy, że będziemy dobrymi oficerami, zawsze gotowi na wezwanie ojczyzny. Nie zawiedziemy pokładanego w nas zaufania. Dziękujemy.